przyjechali z całej Polski w mundurach ułanów, strzelców konnych i artylerzystów, by uczcić święto 15. Pułku Ułanów Poznańskich i jak za dawnych lat rywalizować w typowo ułańskich konkurencjach sportowych. Na poznańskim hipodromie Wola dziś, w drugim dniu zawodów militarii, ułani strzelali podczas jazdy, walczyli pikami i szablami. Jutro wezmą udział w wielkiej szarży na Cytadeli z okazji 30. już dni ułana. O szczegółach Robert Chodyła. Dla każdego ułana najważniejsze jest zgranie konia z jeźdźcem, bo żeby w pełnym pędzie mieć szansę trafić w cokolwiek, koń i jeździec muszą być jak jedno. Ale niestety nie zawsze ta sztuka się udaje. Ja miałem dzisiaj bardzo trudny przejazd, ponieważ koń mi wyłamał już przed pierwszym pozornikiem, bał się, a normalnie treningowo tego nie robił i... Dziś ten koń wyraźnie nie miał humoru, także przed naszą kamerą. W zawodach podzielonych na dwa dni liczyło się ujeżdżenie koni, pokonanie toru z przeszkodami i konkurencje wojskowe. Strzelanie podczas jazdy, władanie szablą z konia i pika. Ta ostatnia konkurencja jest szczególnie trudna. Trzeba na czas przegalopować przez kilkusetmetrowy tor po drodze na różne sposoby, trafiając piką w cele. Sędziowie są surowi, ale zawodnicy pełni pasji. Poziom polskich ułanów, ale także szwoleżerów, strzelców konnych, artylerzystów konnych z roku na rok się polepsza. Zauważamy duże grono młodych zawodników, których poziom naprawdę nas zadziwia. W tegorocznym konkursie wystartowało 16 zawodników reprezentujących różne stowarzyszenia z całej Polski. Zarówno dla nich, jak i dla publiczności to jednak nie tylko sport. To jest dla nas symbol, to są dla nas jakieś tradycje. I rzeczywiście ludzie, którzy przychodzą popatrzeć na te zawody, w związku z tym, że również tutaj wiele startów mundurowych widzą, no to jest jakaś nostalgia, jakaś łezka czasami w oku. To jest zdecydowanie coś więcej niż zwykłe zawody sportowe. To coś więcej poznaniacy będą mieli okazję poczuć także jutro podczas uroczystości pod pomnikiem ułana, a potem na Cytadeli, gdzie ułani tradycyjnie zaprezentują szarże. Robert Chodyła, Teleskop.